pani Ano, dla pani wyczekana nagroda, a dla nas to wyczekane spotkanie z panią. Czy są fantastyczne emocje w związku z tym właśnie wyróżnieniem? Tak, wielkie emocje. Chciałam naprawdę bardzo podziękować wszystkim, którzy mi kibicowali, trzymali kciuki, bo to była bardzo długa przygoda od pan do... No parę dni temu wróciłam, to 10 roller coaster taki życiowy. Totalny roller coaster. Jestem dumna, cieszę się, to jest jakieś takie zakończenie wspaniałej podróży i dumna jestem, że to się udało, że szczęśliwie wróciliśmy. Bardzo tęskni mam, cieszę się, że wróciłam i no tak jakoś, no te Orły są taką klamrą tego naszego filmu i cieszę się, że tyle nagród, że mogę tu być i bardzo jestem dumna i szczęśliwa. Ta gala to jest też spotkanie z przyjaciółmi. Jakie pani tutaj najczęściej otrzymywała słowa od swoich kolegów, aktorów i koleżanek? Bardzo pozytywne, widać taką radość, takie szczere kibicowanie i bycie razem i to się czuje. Czuję taką bardzo pozytywną energię, czułam to przez cały czas, więc naprawdę jak wylądowałam kilka dni, to się strasznie wzruszyłam i jakoś tak się cieszę tym, że jestem i dziś no tyle wspaniałych przyjaciół, bardzo wzruszające to jest dla mnie. A plan na najbliższe tygodnie? Był już czas, żeby przeczytać te scenariusze, które napłynęły? Na razie to wypoczynek, czuję się bardzo, bardzo zmęczona, jeszcze jetlag i chcę teraz tak wypocząć, pobyć w domu, po prostu pocieszyć się byciem w domu.